Jak już znasz, w jaki sposób liczy się moment i jak wyglądają równania równowagi, to możemy powoli przechodzić już do coraz ważniejszych zadań, czyli do wyznaczania reakcji w podporach. Oblicz reakcję w podporach. Zwykle, jak stawia się jakąś konstrukcję, to chcemy, żeby ona była stabilna i żeby się nie ruszała. W takim razie i składowe sił na osi X, i składowe sił na osi Y oraz momenty względem dowolnego punktu muszą równać się 0. Liczymy jednak, ile wynoszą te reakcje w takiej konstrukcji, żeby wiedzieć, jakie siły będą na nie działały, a jak już będziemy wiedzieć, jakim siłom dana konstrukcja będzie poddana, to następnie można zerknąć do tablic i dobrać odpowiedni materiał do tego typu naprężeń. Tak więc jak widzisz, mechanika jest takim wstępem do wytrzymałości materiału. Zwróć uwagę na to, że siła jest skierowana dokładnie prostopadle na belkę. W takim razie reakcje w podporach również muszą być prostopadłe do belki, ale z przeciwnym zwrotem. Nie pojawia się tutaj reakcja na osi X, bo ta siła nie powoduje parcia na osi X, czyli przesuwania w tę stronę albo w tę stronę. A skoro ta siła nie pcha tej belki w tę stronę albo w tę stronę, to również nie pojawia się w związku z tym reakcja na osi X. Pojawiają się dwie reakcje w podporach, które chcemy obliczyć. A więc to są nasze niewiadome. A skoro mamy dwie niewiadome, to potrzebujemy dwa równania, żeby je obliczyć. Żeby belka się nie odkształcała, to siły działające na belkę muszą się równoważyć, czyli siły na osi Y muszą być równe 0. Założyłem sobie, że siły skierowane w tę stronę mają dodatni zwrot. Równie dobrze mógłbym założyć przeciwnie, to by kompletnie nie wpłynęło na wynik końcowy. W ramach treningu możesz to sprawdzić. Reakcje mają zwrot w stronę dodatnich wartości. Natomiast ta siła ma przeciwny zwrot, przez co jest z minusem. Kolejne równanie, jakie sobie napiszemy do tego układu, to jest równanie na moment. Nie piszę równania na równowagę sił na osi X, bo jak już przed chwilą stwierdziliśmy, siły na osi X się w ogóle w tym zadaniu nie pojawiają. Generalnie chcemy, żeby ta belka była nieruchoma. W takim razie moment tej belki względem jakiegokolwiek punktu musi być równy 0, bo belka ma się nie ruszać. Moment względem punktu A jest równy tej sile razy to ramię. Założyłem, że jeżeli moment kręci w tę stronę, to jest z plusem. A jak widzisz, ta siła generalnie jak już miałaby kręcić, to kręciłaby tym odcinkiem w tę stronę. Natomiast ta siła względem punktu A kręciłaby w tę stronę. Dlatego siła razy to ramię jest z minusem. Mamy dwa równania i dwa typy niewiadomych. W takim razie jesteśmy w stanie obliczyć ten układ równania. To wszystko jest równe 0. A więc pozostawiając RB na lewej stronie, a wszystko inne przerzucając na prawą, wyszło mi, że reakcja w podporze B jest równa 45 N. A więc jeżeli na tę kładkę zadziałamy siłą 120 N w tym miejscu, to w podporach pojawi się reakcja na tę siłę, a w podporze B będzie miała wartość 45 N. Reakcję w podporze A wyliczę z tego pierwszego równania. Po podstawieniu w miejsce RB tej siły wyszło mi, że reakcja w podporze A będzie równa 75 N. Od góry na kładkę działa siła równa 120 N. Reakcje są równe 75 N plus 45 N. A więc reakcje w sumie też są równe 120 N. W takim razie siły rzeczywiście się równoważą. To jest takie małe sprawdzenie, jeśli reakcje są równe sile, jaka naciska na układ, to znaczy, że wszystko jest dobrze policzone.